Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali ogólnie, tak chcę wam trochę opowiedzieć o zachowaniu koguta, bo jak widzicie teraz jest tylko i wyłącznie jeden i tak stwierdziłem, że taki odcinek właśnie dla was nagram, wam pokażę, a tu jeszcze rany wojenne, jak widać, przed walką właśnie z tym czarnym kogutem. Natomiast dzisiaj tak trochę ogólnie o zachowaniu kogutów, o zachowaniu tego właśnie, jak się zachowuje jeden, a jak się zachowuje, gdyby było ich więcej. No i tak pokrótce chciałem wam powiedzieć, że no wiadomo, jeżeli jest jeden kogutek, no to on raczej rządzi w hodowli, no i wtedy będzie, można powiedzieć, taką głową kur i będzie starał się wszystko w jakiś sposób ogarniać, to znaczy po prostu wszystko będzie na jego głowie, całe stado, cała hodowla czuje się najważniejszy. Jeżeli mamy drugiego koguta czy trzeciego koguta, to wiadomo, że ten kogut, który jest najstarszy, największy, najsilniejszy, no to on będzie rządził, później będzie cała reszta tych kogutków młodszych. Oczywiście później się pojawiają konkurencje, jak te młodsze koguty dorosną, no to będą atakowały tego starszego koguta, co jest jakby normalne w ogóle w stadach, w hodowlach i nie tylko u kur, ale również u innych zwierząt, że chcą zdetronizować tego właśnie, który jest najstarszy, najsilniejszy i który właśnie wcześniej rządził w hodowli. Dowiecie się tego, jak już kupimy właśnie nowe kurki, kupimy kogutka młodego, zobaczycie, jak to wygląda. Na początku to w ogóle będzie się musiał przyzwyczaić do stada, to jest takie pierwsze właśnie jego pierwszy taki etap, przyzwyczajenie do stada, przyzwyczajenie do hodowli. Drugi etap to jest już takie zaznajomienie się z innymi kurami, potem przebywanie wśród tych kur, później już jak dorośnie, no to detronizacja tego starszego koguta, jeżeli będzie tamten bardziej agresywny. Jak widzicie, ten kogutek nie jest agresywny, ten czarny był bardziej, natomiast wcześniej jeszcze ci pierwsi widzowie pamiętają, był taki duży kogut jarzębaty właśnie i on był taki chyba najbardziej agresywny. Kiedyś mieliśmy takiego koguta, słuchajcie, z rodziny kogutów bojowych. To w ogóle rasa bojowa, bojowiec. Jak nie wiecie, to sobie wpiszcie, też odcinek nagrywałem o tej rasie. No, to był kogut bardzo agresywny. Też się ta rasa tym charakteryzuje, ale było widać, że to jest kogut dość agresywny właśnie. No i on atakował i ludzi, trzeba było go czasami odseparować, bo atakował kury, drapał je aż do krwi, także no to był dość duży agresor. Wiem, że pomogło akurat, słuchajcie, na niego dawaliśmy bardzo dużo zielonki i jakoś to działało tak uspokajająco z tymi parowanymi ziemniakami, on się trochę uspokajał, natomiast jak tego nie dostawał, to był bardzo, bardzo agresywny, co właśnie powodowało to, że drapał, atakował inne kury. Jaka rada dla was? Od początku trzeba tego kogutka wdrażać, jeżeli macie młode, małe kogutki, no to wiadomo, że one się przystosują, jeżeli są kogutki starsze raczej, właśnie zależność, moi drodzy, jest taka, że nawet kury będą te młode koguty atakowały, a kogut koguta takiego małego raczej nie zaatakuje, później jak ten kogut już będzie większy, no to będzie mógł go bić, natomiast jak ten kogutek będzie taki mały, no to ten starszy kogut nie powinien go atakować. Taka jest zależność, oczywiście są wyjątki od reguły, natomiast w większości właśnie tak to wygląda, że on nie powinien go w żaden sposób atakować. To jest taka kwestia właśnie dotycząca zachowań kogutów. Co jeszcze? Wiadomo, że jeżeli tego koguta nie ma w stadzie, no to tutaj wtedy cechy takiej, powiedzmy, cechy męskie, cechy przywództwa pełni kura, no i wtedy jedna z kur, a najczęściej jest to większość w hodowli właśnie, może przejawiać inne zachowania, co może się też objawiać, że po prostu ta nieśność będzie słabsza, natomiast od razu chcę wam powiedzieć, że kogut nie ma wpływu w 99,9% na nieśność. Kogut, wiadomo, jest potrzebny do tego, żeby kiedyś było wiadomo co, natomiast nie jest potrzebny do tego, żeby kura znosiła jajko. Także jeżeli nie macie koguta i myślicie, że dlatego kury się słabiej niosą, to nie jest to prawda. To chcę wam od razu powiedzieć, bo wiem, że tutaj też się właśnie pytania na grupie pojawiły, nie jest to prawda. Natomiast tak profilaktycznie, czy starsze osoby, czy młodsze mające hodowlę, warto tego koguta mieć. Jeżeli mamy kury jakieś, mamy dużą fermę, no to raczej tam tych kogutów nie będzie, bo tu skupiamy się albo właśnie na jajkach, ewentualnie skupiamy się na tuszkach, na mięsie, no to wtedy również te koguty mogą się pojawić i wtedy zależy nam na tym, żeby te kury jak najszybciej tą masę, czy to tłuszczową, czy mięśniową, złapały, żeby można było je tam w 6 czy w 7 tygodniu ubić, co jest jakby no w jakiś sposób naturalne, natomiast tutaj nie chcę komentować, bo każdy ma swoje zdanie na ten temat, więc
Tak to wygląda, moi drodzy. Jak widzicie, u nas trochę śniegu teraz leży. Stwierdziłem, że taki odcinek przy poniedziałku wam nagram. Wczoraj odcinka nie było, więc stwierdziłem, że dzisiaj coś takiego się dla was pojawi. Nie wieje, więc jest dość zimno, ale nie wieje. Tak jak wam właśnie tłumaczyłem, tutaj zimno nie przeszkadza. Gorzej jest właśnie z tym wiatrem, na które kury w różny sposób mogą reagować. Więc to jest o tyle istotne, żeby zwrócić uwagę właśnie na wiatr. Też bardzo, moi drodzy, wiało, aż tak, że w wielu miejscowościach, u nas akurat nie, ale nie było prądu. Teraz byłem na takiej fermie i prądu też nie było. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję, jeżeli się podobało.